Cześć siemanko, witajcie, z tej strony Matkonix i witam w kolejnym odcineczku, oczywiście w grze Farming Simulator 22 i witam w kolejnym odcinku z Let's Playa, zwykłego Let's Playa i z okazji, że dzisiaj mamy Boże Narodzenie, 25 grudnia, święta, no to w dzisiejszym odcinku, jak już możecie zobaczyć po miniaturce, będzie piękne odśnieżanie gospy, ponieważ no jak widać śnieg naprawdę sobie pięknie pada, jak widać nie wieje jakoś mocno, tylko sobie tak pruszy pięknie, ale jak widać ten śniegu trochę napadało, więc trzeba oczywiście to odśnieżyć. Ogólnie dzisiaj jesteśmy na mapie Emgrad, jakoś tak ona się nazywa, nie, to jest mapa z 19 z dodatku tego Alpi. I tak się zastanawiałem, bo nie ma żadnych map jeszcze, wiadomo, jeszcze nie praktycznie jeszcze nic nie wyszło, jeżeli chodzi o mapy na modhubie, więc musiałem wybrać po prostu którąś mapę z trzech z podstawowych i wybrałem właśnie tą, bo najfajniej tutaj ten śnieg wygląda, najlepszy jest taki zimowy klimat, postanowiłem po prostu, że na tej mapie tutaj nagram dzisiejszy Let's Play, więc witam w kolejnym odcinku, jeszcze zanim zaczniemy to chcę wam złożyć życzenia, także życzę wesołych, spokojnych świąt. Dużo prezentów, dużo fajnych rzeczy, żebyście spędzili ten czas jak najlepiej. Też nagrywam ten odcinek dzisiaj na szybkości trochę, bo jest ogólnie 11:09 u mnie. I chcę go na szybkości nagrać, więc dzisiejszy odcinek też może być trochę krótszy. Ale chcę to wam po prostu szybko wrzucić, żebyście to sobie mogli obejrzeć. Ja też nie chcę dzisiaj jakoś dużo siedzieć przy komputerze, także nie będę przedłużał ogólnie. W dzisiejszym odcinku mamy oczywiście kupione maszynki, którymi będziemy sobie pracować. Jak widać mam taki pług. Są to maszyny oczywiście wszystkie podstawowe z gry, ale jak widać tutaj mamy pług. Wziąłem ten średni, bo najbardziej tutaj mi pasuje. Nie chciałem tego dużego brać, bo ten duży trochę za duży. Postanowiłem wziąć Maseja, bo Masej naprawdę fajnie tutaj wygląda z tym. No i tutaj taką dmuchawę do śniegu. Zresztą zobaczymy jak to będzie dokładnie działać, bo jeszcze odśnieżania nie nagrywałem z farminga. I jeszcze mam tutaj jak widać walterkę, którą będziemy sobie rozsiewać sól. No bo to sól oczywiście też trzeba rozsiać, ale najpierw będziemy sobie odśnieżać. Ogólnie to jeszcze jak widać tutaj jest pick-up z przyczepką oraz z, jak widać, kolejnymi paletami soli, właśnie jakby nam się tutaj skończyła, bo tam mało już jest, to mam tutaj jeszcze na pick-upie, także tak jak mówię, nie będę przedłużać, zasiadamy sobie do Maseja, nie Maseja, tylko New Hollanda, przepraszam, i możemy zacząć odśniężać. Ogólnie w dzisiejszym odcinku też w niektórych momentach gra może być trochę głośniejsza, bo tutaj po prostu, wiecie, grzmi cały czas, bo wiadomo, śnieg i tak dalej, więc może troszeczkę za głośno. Teraz chyba nawet ten grzmi, jeżeli się nie mylę. Dobra, może najpierw zaczniemy sobie odśnieżać tym pługiem. Ogólnie no mam dzisiaj zamiar odśnieżać tylko to gospę. Chciałem drogi odśnieżać, ale się okazało, że dróg sobie nie poodśnieżamy z powodu takiego, że po prostu no one są już odśnieżone i nie da się, żeby na te drogi napadał śnieg, więc niestety dróg sobie nie poodśnieżamy. Jedyne co, no to będziemy mogli rozsiać sobie sól, więc jedynie na drogi sól rozsiemy, ale to później. Teraz sobie, tak jak mówię, będziemy odśnieżać. Jak widać tego śniegu nie ma jakoś dużo, tej warstwy właśnie. Także w miarę szybko powinniśmy sobie tutaj to odśnieżyć. No, ogólnie to tutaj już odśnieżałem i widzę, że znowu napadało. Naprawdę nieźle. Dobra. Nie wiem, czy teraz granie jest ogólnie za głośne, bo cały czas są takie, wiecie. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Oczywiście fajne muzyczki tutaj mamy, świąteczne. Także tak jak mówię, wesołych świąt życzę. Jeżeli chodzi o kanał, jutro, czyli w drugi dzień świąt, pojawi się również odcinek. I będzie to odcinek z Huntera, a dokładniej to z serii Kamilos uczy mnie grać w Huntera. I chcę powiedzieć, że to będzie już ostatni odcinek, także, bo już my to mamy nagrane nawet. Będzie to już ostatni odcinek, dlatego jak ktoś lubił tę serię, no to zapraszam, jutro ostatni odcinek, czwarty, drugi dzień świąt, także tak jak mówię, zapraszam. No i co w sumie? Dalej w sumie nie wiem, po co mam mówić. No dzisiaj jest sobota. W poniedziałek prawdopodobnie będzie odcinek z Mkrika, kolejny, także fajnie. Tylko że to już będzie prawdopodobnie normalny odcinek, nie będzie to już odcinek taki ala zimowy. Dobra. Okej, jeszcze sobie tutaj, wiecie co, ja tutaj ten wjazd wezmę, żeby tu wiadomo, można było, o kurde. Ogólnie to można sobie tak fajnie obracać, zobaczcie to. To jest naprawdę zarąbiste. Czekajcie. O Boże, walnąłem w lampę. To lampa jest tak kształtna. Czekajcie, by to odśnieżył tak, a nie, czekajcie, na drugą stronę.
Można oczywiście w taki sposób, ale jak są w taki. Albo nie, tutaj musimy w taki sposób wziąć, zrobić. No i czemu to nie odśnieża? A, opuścić może trzeba, co? Dobra. Także teraz znowu odśnieżać możemy. Tyk. Dobra, tutaj aby. Pięknie, o. Później jeszcze poużywamy sobie oczywiście tej dmuchawy, ale najpierw chcę tym pługiem sobie odśnieżać. Dobra. Czekajcie, może o tak o teraz zrobimy. Pyk. Kurde, prawie w przyczepę walnąłem. Dobra. O, dobra, gitara. No tutaj jest grubsza, tylko aby wiadomo, można było przejechać. Nie chcę to jakoś mega tego śniegu. Jakoś mega dobrze tego odśnieżać. Bo jak widać, cały czas śnieg pada i cały czas wiadomo, by było trzeba odśnieżać. I tak właśnie, tak jak mówię. Z powodu, że w 19 nie robiłem chyba żadnego odcinka z odśnieżania tu. Czekajcie, bo tu tak można jeszcze... Aha, tu można myszko tak regulować, zarąbiste. To po prostu postanowiłem tutaj na tej mapie nagrać ten odcinek, czyli mapie Emgrengrad. Jakoś tak ona się nazywa, nie wiem, czy dobrze mówię. No i właśnie. Dobra, także na szybkość sobie tak jak mówię odśnieżymy. Nie chcę dzisiaj długiego odcinka jakiegoś robić, tak dzisiejsze... Może trwać gdzieś tam, nie wiem, z 15-20 minut. Znaczy już wy wiecie, ile ten odcinek trwa, ale ja jeszcze nie. Ale tak jak mówię, tutaj chciałem wam coś nagrać, nie? Bo obiecałem ten odcinek wam zimowy, taki właśnie to nagrywam. Miałem to nagrać ogólnie już wcześniej, przed świętami jeszcze. Czyli tam 23, ale 23 ogólnie nie miałem zbytnio czasu, bo wiadomo, ubierałem choinkę, przygotowywałem wszystko. Właśnie. Więc po prostu już nie miałem czasu, więc muszę teraz na szybkości nagrywać. Dobra. Bo szczerze powiem, jeżeli chodzi o temat nagrywania i wrzucania, to większość filmów, jakie wy oglądacie danego dnia, są te filmy nagrywane na przykład dzień wcześniej, albo nawet dwa dni wcześniej, ale to zależy. Dzisiaj, tak jak mówię, nagrywam tego samego dnia, co oglądacie. Ogólnie zobaczcie, jaką ilustrację dałem. Zapomniałem powiedzieć. Wesołych tutaj jest napisane. S. Niestety nie zmieściło mi się świąt, więc po prostu napisałem S. To jest wesołych S, czyli wesołych świąt, tak. Okej. Okay. Żeby wiadomo. Fajnie, fajnie. No miałem to tutaj, nawet tak nie będę ten koło tego silosu, aby odśnieżyć w miarę. Ale naprawdę mega mi się ta mapa podoba. Szkoda, że nie wykorzystałem potencjału tej mapy w 19. Bo naprawdę tu, ja się tak zastanawiam, czy by tu jakieś może serii nie zrobić na przykład. Tylko, że już mamy to, tylko nie chciałbym robić tego samego typu serię, bo już mamy M-Creek, nie? Tam się po prostu rozwijamy. I nie chciałbym drugiej takiej samej serii robić, dlatego może tutaj byśmy, nie wiem. Zresztą dajcie znać, tak jak mówię. Bo też chcę, żeby się wam to podobało, nie? Bo to, że mi się będzie podobać seria, to też musi wam się podobać. Musicie to oglądać, bo jak wiadomo, no... Po co będę nagrywał, jak ktoś tego nie będzie oglądał nawet. To kompletnie ma żadnego sensu. Dobra. A tutaj na kubkę tak wezmę to. Tak jak mówię, szybko nam pójdzie z powodu, że jest tutaj ta mała warstwa. Więc to jest chyba najmniejsza warstwa tego śniegu, jaka chyba może być. Bo nie chciała mi większa napadać. A chciałem właśnie, tak jak mówię, bo jeszcze tego save'a przygotowywałem z co najmniej pół godziny, wiecie. Wstałem o 9 i właśnie gdzieś tam koło 10:30, żebym właśnie włączył tutaj farminga i tak myślałem. I postanowiłem tutaj zrobić odcinek. No i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się taki właśnie spodoba zimowy. Dobra, to ja muszę jeszcze widzę opuścić, bo to mi się cały czas... O, dobra. No, jak widać dobrze idzie na razie. Dobra. Także możecie się pochwalić w komentarzach, co dostaliście na prezent na przykład. Właśnie. Możecie się pochwalić. Ja może nie będę mówił, jaki prezent dostałem, bo w sumie trochę taki ten. Chyba, że zgadniecie. Dawaj ta. Wiem, daję wam challenge. Taki challenge dla widzów. Dla osób, które by chciało serduszka dostać. Taki challenge dla was, osoby. Ten, kto pierwszy zgadnie, co dostałem, to po prostu przypnę tej osobie serduszko, nie? Taki challenge dla was, kurde, coś z tym pługiem, o. Także taki dla was challenge, nie? Jak ktoś zgadnie, to serduszko dostanie ode mnie. Dobra. No i też możecie się pochwalić, czy Kevina oglądaliście. Ja oczywiście, że oglądałem. To jest oczywiste. Ja Kevina zawsze oglądałem. Co roku. I w tym roku nie mogło być inaczej.
Właśnie. Dobra. Czekajcie, w sumie to... Czekajcie. Teraz tak, bo to jest tak zrobione. Dobra, to wiecie co, może teraz spróbujmy tę dmuchawo sobie porobić. Okej, okay, włączamy ją. Ale ona jest głośna w ogóle, what the fuck, dobra. Mamy strasznie głośno to. Mam nadzieję, że nie będzie mnie to zagłuszać, dobra. Okej, okay, oczywiście możemy sobie to też regulować fajnie, o tą rurę, patrzcie na to. Weźmy może tak. O, czekajcie, ten punkt to ja wezmę, podniosę. Okej, okay. I zobaczmy. Wow, jak zarajbiście to rzuca. Zobaczcie to. Patrzcie to, czekajcie, o, możemy w taki sposób zrobić, możemy tak, ale zarąbiste. Dobra, może tak weźmy? Ale to jest mega. To chyba będzie moja ulubiona, ulubiony ten do odśnieżania. Kurde, w krowy tam walnąłem. Ogólnie to mamy właśnie do tej krowy, co mnie zdziwiło, bo jak wczytałem save'a, no to już te krowy były kupione, co nie? Twórcy nam kupili krowy. I tak się zastanawiałem właśnie, czy by jeszcze może tymi krówkami się nie zająć, nie? Bo wiadomo, w zimę też trzeba zwierzętami się zajmować i tak dalej, nie? A że jeszcze na żadnej serii żadnych nie mamy po prostu krów, to tak sobie właśnie myślałem. Ale też się okazało, że ja tu nie mam żadnego siana ani nic, więc nie wiem, czym bym mógł je karmić, nie? Cokolwiek robić. Ogólnie to zaraz się przejdzie może do nich. Zobaczymy, jak one wyglądają z bliska, bo się nie przyglądałem nawet. Dobra, zobaczmy. Przy okazji. Jakie ładne te krowy ogólnie. W porównaniu do 19, to naprawdę te krowy są fajne. Takie strasznie mają realne ruchy, nie? Realne ruchy, ale to zabrzmiało. Bardzo fajnie. Bardzo fajne krówki. Tu jest krówka. Boże, w śniegu. Dobra, nie chcę na to patrzeć. Okej. Okay. Tutaj jakaś chatka jest. O Boże, żebym płot zaraz. Czekajcie, muszę tak bardziej odjechać. Dobra, tutaj to przecież trawa, to po co? Ja tutaj odśnieżę tylko, żeby można było przejechać w miarę, tak? Okej. Okay. Tu widzę, że ten tego New Holanda to trochę bierze ten. Dobra. Także tak jak mówię, odśnieżymy sobie tutaj w miarę. Jeszcze tam się odśnieży i jeszcze pojedziemy sobie rozrzucać sól, co tak jak mówię. No i nie podśnieżamy tak jak mówię właśnie na drogach, bo nie da się po prostu. Nie pojawia się on i się po prostu nie da. A szkoda, zawiodłem się, bo myślałem, że się będzie dało, że on się pojawi na tych drogach. Będę mógł sobie drogi normalnie odśnieżać, wiadomo. Ale niestety nie. Mogłem się tego w sumie spodziewać, że tak będzie, ale... Ale wiecie. Ogólnie to też trzeba docenić to, bo tak naprawdę... może po mnie nie widać, że ja się tym jaram, tym śniegiem. Bo jakoś zbytnio się nie jaram. Bo ponieważ 19 już ten śnieg mieliśmy w modach. Ale dla osób na przykład, które starały się grać bez modów, w sumie takich osób było nic. Na przykład, o wiem do kogo mogę porównać to, mogę to porównać do Kadora. Kador, jeżeli się orientuje, to on zazwyczaj serię robi w taki sposób, że gra tylko na oryginalnych, nie gra na jakichś modach po prostu. Znaczy jeżeli gra na modach, to gra tylko od twórców, nie? Farminga, a na takich zwykłych modach to nie. I dla niego na przykład to może być podjarka, że on na tych modach gra i na tym, znaczy nie modach gra, tylko po prostu, że ma zimę, nie? Tutaj, że ten śnieg pada. Bo dla mnie, tak jak mówię, to już normalne jest, bo w 19 naprawdę dużo się naodśnieżałem, muszę przyznać. Zresztą odcinki były. Więc wiecie, ale dla takiego Kadora, znaczy ja nie mam nic żadnego problemu do Kadora, bo Kador jest spoko, ale wiecie, tylko porównuję, nie? Także napiszcie, czy wam się podoba ta zima. Bo mi szczerze powiem, że może być. No to jest tak naprawdę przekopiowane z Seasona. No to nie ma nic zbytnio nowego. Dodali jedynie twórcy maszyny swoje, które naprawdę są fajne. O kurde, tutaj nie ten. Czekajcie. Bo widzę, że tu tak trzeba zwalniać. Nieźle. Nie wiedziałem, że tak ten. Dobra. Dobra, tutaj już nie będę nawet tego, albo dobra, jeszcze przejadę raz. Jeszcze sobie tutaj raz przejadę. Fajnie. Okej, okay, pięknie, ładnie. Dobra, wiecie co, ja nawet nie będę już odśnieżał tego do końca. Zgaszę ten tutaj naszego, ten. Nie będę już odśnieżał tego do końca, bo już jak widzę, że mam 15 minut odcinka. Chciałem jeszcze sobie właśnie ten sól porozrzucać, więc teraz
Ja to zostawię, jak widać troszeczkę sobie ośnieżyliśmy, naprawdę fajne sprzęty, mega mi się podobają, więc teraz wsiadamy sobie do Valtry. W Valtrze mamy, widzę, jeszcze 29% zapełnienia tego. Ogólnie to też słabo, bo to jest jedyny, jeżeli dobrze patrzyłem, to jest jedyny rozsiewacz do soli, więc trochę słabo. Myślałem, że dadzą przynajmniej z 4 czy 3, a dali tylko jeden, więc trochę słabo. No pługi dali 3, a tutaj rozsiewacz dali tylko jeden. Ale też jest fajne to, że będziemy mogli tutaj, wiecie, szerokość ustawiać, nie? Jeszcze tego chyba nie testowaliśmy. Ogólnie, dobra, ja sobie jeszcze napełnię. Nie będę, widzę, do pełna napełnia nawet, bo widzę, że będzie przeważać. Zapomniałem obciążnik kupić do walczy. Kurde, trochę taki przypał. Dobra, już nie będę dokupywał. Chyba, że będzie mega podnosić, no to wtedy. Podnosić dosyć. Dobra, trudno. Okej, okay, możemy sobie włączyć. Jak widać, rozrzucamy. Jak gdy porozrzucamy sobie te tu. Bo rozsiewamy w sumie, nie mówi się powinienem mówić rozsiewać. Nie masz dostępu do tego terenu. Serio, ja nie mogę. Będzie mi się teraz pojawiać bez przerwy. Nie gadajcie. No bo tutaj mam to wykupione tak jakby, co nie? No to tu mi nie pojawia, ale nie gadajcie, że tam tak jakby nie, gdzie nie mam wykupione, to że będzie mi ten komunikat pokazywać, bo jak tak trochę słabo. Bo chciałem sobie właśnie w mieście porozsiewać to trochę. Okej, możemy skręcać. Dobra, chyba jednak działa. Okej, okay. Już myślałem, że będzie właśnie coś zbugowane, ale na szczęście działa. Na drogi se może normalnie rozsiewać to. No i będziemy mogli, tak jak mówię, pozwiedzać troszeczkę tutaj to miasto ośnieżone. Naprawdę mi się mega podoba. Ogólnie jak ten nagrywałem kiedyś właśnie wrażenia z tej mapy, ogólnie z map, to myślałem, że ta mapa, na której teraz właśnie gramy, ten Grad, czy jak to tam, to myślałem, że to jest mapa nowa, a to jest po prostu mapa z 19, co nie? Tylko po prostu, wiecie, ulepszona graficznie jedynie. No i nie, i mi teraz to będzie pokazywać, no to co jaja jakieś. Dobra, zrobimy tutaj, wiecie co, dookoła tutaj zrobimy sobie właśnie koło tego miasta. I myślę, że będziemy sobie kończyć. Fajnie, fajnie. Ale naprawdę, ten śnieg to fajnie wygląda, musicie przyznać. Bo mi się na pewno mega podoba, a czy wam się podoba, to dajcie, tak jak mówię, swoje opinie w komentarzu, napiszcie. Tu chłopy, kurde, rozebrani, chodzą jak w lato. To nieźle. Chłop tutaj, widzę, za mną jedzie. Żeby zaraz we mnie nie walnął. Boże, tutaj jest przejazd kolejowy, żebym się nie rozejrzał nawet. Co ja, chory jakiś chyba jestem. Ogólnie z tego, co widzę, no to ubywa to w miarę wolno, więc można sobie trochę rozsiewać. Boże, rozjechałem człowieka. Dobra, nieważne, nie było tego. Boże, Boże Narodzenie! Człowieka rozjechałem. Dobrze, że to farming. Jakby to było w GTA, to już, kurde, dwie gwiazdki bym miał i już by było koniec. Już by mnie policja ścigała po całym Los Santos. ogólnie to też, teraz myślałem, bo jak wiecie, no ja gram w GTA Online dużo. Ostatnio. I teraz dodali zimę. I tak się właśnie zastanawiam, czy by właśnie... Bo już zapowiadałem zresztą tam jakoś ponad tydzień temu, że odcinek jakiś zimowy nagram. Specjalnie z GTA Online, ale teraz nawet dodali zimę, więc nie będę musiał kombinować z tym śniegiem jakoś samemu, tylko on już jest oryginalnie. Więc może jeszcze nagram odcinek jakiś taki ten, tylko że to już nie raczej w święta, no bo tak jak mówię, no jutro będzie z tego Huntera odcinek. W poniedziałek będzie z M-Creeka odcineczek, więc... Więc tak to się przedstawia, więc... Jeżeli by miał się pojawić, no to jeszcze w tym roku, wiadomo, nie? Ogólnie to już nie chcę komentować, co ten Ziutek zrobił, bo już mnie kurzył. Ładnie mówiąc, bo mógłbym gorzej powiedzieć. Nie, no to naprawdę... miały poprawione być te samochody, ale jak widać, no dalej są posiedzone. I po prostu... Niestety dalej odwalają, kurde, taką manianę jak przed chwilą. Naprawdę. Ja tu kiedyś na kanał rzucę taką kompilację, albo jakiś widz niech zrobi kompilację, nie? Jak ktoś tutaj umie spośród was montować, czy po prostu sklejać jakoś, bo to w sumie nie trzeba jakoś montować, tylko sklejać po prostu momenty z filmów moich, gdzie miałem po prostu taki ala wypadek w farmingu, nie? Tylko jak zauważycie, jak można zauważyć,
to wszystkie praktycznie wypadki, jakie tutaj miałem, to są z powodu tak jakby tych kierowców, co nie? Nie z powodu mnie, tylko z powodu ich, nie? Także wiecie, co chodzi. Widzę, że fajnie, że tą samą drogą wracam, ale okej. Dobra, lecimy. Gdyby znowu mnie jakiś chłop nie walnął. To jakiś skup jest ogólnie. Fajnie, fajnie. Okej, także skręcamy. O, tu chłopy w ogóle jeżdżą. Myślałem, że tutaj, no... No tak, bo tam jest dalej ten, miasto chyba. Czy tam wieś, nie wiem. Dobra. Także troszeczkę sobie to sól porozsiewaliśmy. Czemu to w ogóle jest? Boże, śnieg napadał mi do tego. No, animacja ogólnie to jest bardzo, no taka w miarę normalna, no. 19 była podobna, nie? Jeżeli chodzi o to, bo też było to dodane w modach oczywiście, ale bardzo podobne to jest. I oczywiście możemy sobie zwiększyć to rozrzucanie. Tego to może teraz przetestujmy sobie. Mam taką ochotę, żeby to teraz przetestować. I tak. Szerokość. Jak to mogę zmienić? Czekajcie. Nie tak. B... Ctrl Z. Fajnie, 5 lat na to patrzyłem, dobra. Aha, w taki sposób może, i to nam oczywiście pokazuje. Dobra, weźmy, sprawdźmy może na 10 metrów. Idziemy na gospę, będziemy kurde rozsiewać to. Oczywiście jak rozrzucamy to sól, rozsiewamy sól, przepraszam, na śnieg, no to ten śnieg powinien znikać, tylko że jak widać, o, działa. Nie zawsze to działa, ponieważ to musi być taka mała warstwa, jak tutaj. Bo jeszcze taka większa, no to już na to nie działa po prostu, wiadomo, jak w realu zresztą. Więc no, dobra. Także nie będę przedłużał, tak jak mówię. 22 minuty wyszło, także w miarę spoko. Więc co? Coś mi już gardło w ogóle siada. Będę już wam dziękował za dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się oczywiście spodobał, no zostawcie łapeczkę w górę. I nie siedźcie tak długo na YouTubie, tylko iść ta... sobie posiedzieć z rodziną przed telewizorem, oglądając Kevina w Nowym Jorku, bo wczoraj był w domu, no to pewnie dzisiaj będzie w Jorku, tak. Więc tak jak mówię, nie siedźcie na komputerze, bo dzisiaj są święta po prostu, a w święta nie wypada po prostu siedzieć przed tym komputerem. No chyba, że nie macie z kim gadać i w ogóle, no to wiadomo. Więc co, trzymajcie się już do kolejnego odcinka, prawdopodobnie, tak jak mówię, jutro w Hunterze, więc trzymajcie się i wesołych świąt.